Witajcie, witajcie wszyscy. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, co nagrywam, co Wam pokazuję, co się z Wami dzielę, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kodzik twórcy. Jest on Monter Cool. Będzie mi bardzo miło, bardzo, bardzo, że tak powiem, jest to przydatne dla osób, które cokolwiek tworzą, jakikolwiek content w tej grze, czy to w ratowaniu, czy to w Battle Royale, to już jest kwestia indywidualna. Jeżeli nawet Wam się nie podoba to, co ja robię, zawsze wspierajcie kogokolwiek. Was to nic nie kosztuje, a dla osób, które cokolwiek tworzą, jest to fajne wsparcie, jest to darmowe przede wszystkim wsparcie, ponieważ wy za to nie płacicie, wydajecie dalej na własne swoje konto, a po prostu część pieniążków, które tam wpływa, będzie przychodziło na danego twórcę, tak? Zachęcam za każdym razem, aby te kody wasze były odświeżane. Wstawiajcie je tak samo do sklepików. Mówię, jeżeli nie ja, mnie będzie oczywiście bardzo miło. Jeżeli nie ja, to wesprzyjcie kogokolwiek, ponieważ to motywuje do następnej pracy, do dalszej pracy nad rozwijaniem się. Dzięki wszystkim serdecznie jeszcze raz. Zobaczymy, ile osób biło. We, nie bądź taki. Ojcze Wejderze. Nie da się. Ojcze. To jest mój ojciec, jestem ten Luke. Belea, tak? Tym. Spoko, na razie poczekajcie. Może wszyscy polecimy sobie. Pani nauczycielka mówi. Lecimy wszyscy na sadybę, drodzy uczniowie. Sadyba, czekaj, gdzie to? Brzmi bardziej. Sklepowa, dobra. Drogie dzieci, wszyscy lecimy na sklepową sadybę. Pani mówi, o będzie tak, będzie pani mówi, będzie fajnie, krócej. Pani mówi, lutujemy wszystko i spotykamy się przy ciężarówce. Proszę pani, nie będzie 1000+. Gnaju, uspokój się, bo nie zaliczysz semestru. O ty monter. Dostaniesz pałę i zobaczysz, przyjdziesz z rodzicami. Ja bym chciał taką pałę. Ty z wyrolu. Mogę się też tak za noski na zmienić. Ej, słuchaj. Zabijamy? Dobra, dobra. Gdzie ta jędza? Idźcie sobie ode mnie. Nie ty. Już myślałam. Pani Monter. Pani mówi wszystko ładnie lutować, moje drogie dzieci, a potem spotykamy się tutaj na parkingu. Dziękuję ci, Jelonku. Na parkingu? Ja pierdzielę, ty. Źle mi się to kojarzy. Dlatego nie siedzimy w ławkach, a spotykamy się na parkingu. Dlatego, bo jest strajk. Nie wytrzyma mnie. Serio, nauczycielka. No co? O, dziękuję ci bardzo. Czekaj, gdzie jest jeszcze? Czemu nie mogę? O, jak ładnie. Dziękuję, moje drogie dzieci. A pse pani, a dlaczego pani zamiast linijki trzyma kosę? Takie czasy. Gejkume, dziękuję ci za słupka. Jak tam cię to powiedzieć? Drogie dzieci, pani mówi, ustawiamy się w szeregu. Kto coś zlutował, wszystkiego zostawiamy. Stajemy tutaj w jednej linii na parkingu. Pani mówi. I teraz tak. O, digielek, jak ładnie. Ostatni w tym sezonie. O, jak ładnie. Drogie dzieci, pani mówi, opróżniamy wszystko, co mamy. Pułapeczki, macy. Co tylko macie, to wyrzucamy. Kokainkę. Monter, jak ty brzmisz? Taka mowa po 50. Dobrze. Tu dlatego, masz kopeczkę. Dlatego mam kota. Jeremkę. Drogie dzieci. Nie to.
to sobie pani weźmie. Taki pomocnik mój będzie. Drogie dzieci. Wszyscy kucamy. Pani nie mówiła! Gdzie? Wróć! Wróć tutaj! Do szeregu. Będzie pała. O. I tak już wiesz. Pani musi rozprostować kości. Nieprzygotowany do zajęć. Przykro mi bardzo. Nie ruszaj mi się. Do 9-5? Niedobry serek. Nie wyrzucił wszystkiego. Nielegalny lud. A wtoreczka. O. Ej, coś doleciało tutaj. O. Coś leciało. Kto tu przyszedł? Jak kto tu przyszedł spóźniony? Ładnie tak się spóźnić? 15 minut spóźnienia. Dziękuję bardzo. O. Zabij go. Które to nieprzygotowanie w tym tygodniu? Trudno. Kto do mnie strzelił? Jak oj, się nie. Odwrócili. No, zabili go. Dobrze. Co za łajza. Pani mówi. Wracając. Które to już spóźnienie? Przyjdziesz z rodzicami. Pani się musi zregenerować. Nie ma żadnej flaszeczki. Tam była u góry jedna, ale chyba wypiłeś już. Oj, nie. Drogie dzieci. Kto przed chwileczką rzucił disco bombę? Proszę, wystąp. Pani prosi. Grzecznie. Jesteś zadowolony? To dobrze. Ale ja tego nie pochwalam. Drogie dzieci. Wszyscy tańczymy. Już chciałem klikać. Pani mówi, wszyscy kucamy. Drogie dzieci. Było kucamy, a nie gibamy się tu. Powiedziałem, żeby kucać. No to kucać, to... kucnąć, a nie kucać na non-stopie. A nie kucajcie. A ty robisz to. Pani ma rację, ty jesteś nieprzygotowany, koniec, kropka. Pani jest sfrustrowana, bo nie miała podwyżki. I nie będzie miała. Drogie dzieci, wszyscy teraz ładnie tańczą. Pani was prosi ładnie. Pani prosi, czyli chyba też ten. Ale bejtuje, nie? Pani mówi ma być. Wiem. Pani mówi, wszyscy tańczą. Do odpowiedzi przyjdzie... O nie. Do odpowiedzi przyjdzie... Kaktusiku, pani prosi, abyś podeszła do odpowiedzi. Ale pani prosi, a nie pani mówi. Pani ja mówi. Bym zabiła. A plus? Tak myślisz? Drogie dziecko. Czy chciałabyś sobie kogoś zabić? Pani pyta. Chciałabyś sobie zabić. Nie na tej lekcji. Sadysta rośnie, no. Gdzie się chciał zabić kogoś? Dobrze, czekaj, drogie dzieci. Drogie dzieci. Pani mówi, nie ruszamy się. Ile jeszcze będziesz pajacować dziecko? Trzeba się słuchać, bo pani jest bardzo zdenerwowana. Drogie dzieci, podejdzie do mnie, proszę podejście, jelonka do odpowiedzi. Pani prosi. Pani prosi, aby jelonek wystąpił z szeregu. Pani mówi, jelonek wystąpi z szeregu. Drogie dziecko, niech no popatrzę i przyjrzę się tobie. O, jak słodka. Proszę, zastrzel sobie jedną osobę.
Ja nie chcę nic mówić. Pani nie mówiła. Tak czekałam, żeby to powiedzieć, Monter. Zepsułeś mi marzenie. Strefa. Dzieci. Pani mówi, biegniemy do strefy. Wlepić. Wyrwa. Monter, właź. Miał być, biegniemy. Lecimy, no biegniemy, lecimy. Co to za różnica? Drogie dzieci, spotykamy się wszyscy zaraz przy strefie, jak jest ta, no kończy się ta linia biała, tak, można powiedzieć, gdzieś tutaj w tym miejscu. Drogie dzieci. Jeszcze kota też jeszcze puszczakam. Wszyscy stoimy w jednej linii, pani prosi. Witajcie. Drogie dzieci. Drogie dzieci, pani prosi, abyście się dobrali w pary. Nie dobierajcie się, co wy robicie. Pani prosi, dobieramy się w pary. Drogie dzieci, pani mówi, dobieramy się w pary. Ktoś chyba został bez pary. Jedno dziecko zostało bez pary. My go możemy wziąć do siebie. To pani nauczycielka będzie. Biedaczek. Dobrze. Jak odszedł, o, żeby nikogo nie zabić. Jakie kochane. Dobre dziecko. O, złoty. Lepszy. Pani się cieszy. Teraz tak, mamy 10 osób. Drogie dzieci. Pani mówi, dzielimy się po 5 osób w grupy. Pan rzuci czepiakiem, zobaczycie, kurde. To czekaj, to ja idę do tyłu. Każdy do tyłu idzie. Każdy się cofa. Jezus, to drzewo mi przeszkadza, no. Drogie dzieci. Żartowałem. Za drzewem się chowamy. Gdzie są? Gdzie jest połowa klasy? No dobra, idę. Nie będę tchórzem. Drogie dzieci, kto chciałby się zgłosić na ochotnika do odpowiedzi? Pani nie prosiła jeszcze, chodź tu! Ożesz! Uciekaj mu! Sorry. Krasz! O ty! Go zabić! Drogie dzieci, pani prosi, aby ktoś zgłosił się na ochotnika. Jedna osoba mi jest potrzebna. Pani prosi. O, jest jeden odważny. Dobry chłopczyk, dobry. Kujon, tak cię uważają za kujona? Pani się pyta. Nie? A chciałbyś sobie walnąć choć chwilofem? Pani się pyta? Nie chcesz sobie zabić kogoś z killoffa? Pani się pyta? Na pewno nie? Nie słuchasz się pani. No i mnie wychowali. Pani znowu prosi jedną osobę na ochotnika. O, dziecko. Chciałabyś sobie kogoś zabić? Tak. Proszę. Pani pozwala zabić dwie osoby. Pani prosi, abyś zabiła dwie osoby. To idę do przeciwnej klasy. Nie było pani mówiej. Było. Nie, pani prosi było. Ale... Znowu się dziecko, czemu nie słuchasz poleceń?
O, jak się obiła! Drogie dzieci, pani prosi, biegniemy do strefy. Możecie dzieci pozabierać rzeczy, które pozostawały po tych nieudacznikach. Halo? Ja to słyszę! W ogóle całą klasę wyrąbałeś. Trudno się mówi, życie, naturalna selekcja. Mnie też nie chcą zapłacić za to, że was uczę, a z takimi głąbami mam do czynienia na co dzień. To tam... I lecimy do strefy. Drogie dzieci, lecimy pięknie, ładnie. Drogie dzieci, pani prosi, aby wszyscy ułożyli się w jednym szeregu. Jest nas 5 osób, tak? O, jakiś ty biedny bananek. Zgniły już taki. Pobijali cię strasznie? Pobijali cię. Jaki słodki ten bananek. To bananku, pani prosi, abyś przyszedł tutaj do mnie. Pani prosi, bananku, proszę, żebyś tu wyszedł. Pani mówi, podejdź, bananku. Dobry bananek, oj, jaki dobry ten bananek. Bananku, pani prosi, abyś sobie wybrał jednego z uczniów i za to, że ci tak poobijali, możesz go wykończyć kilofem. Pani prosi. Pani mówi, możesz sobie wykończyć. Dobry uczeń. Pani mówi, możesz sobie wykończyć jedną osobę z kilofem. O, jaki bandyta złotą pompę przed panią schował. Jaki niedobry. Drogie dzieci. Tam jest blisko zrzucik. Pani prosi dzieci, aby mi przynieść zrzut. Pani mówi, biegnijcie po zrzut i przynieście pani. Ooo. Jacyś wykolejeńcy. Zaraz przynajmniej jaką bułę na zęby dostanę. Jestem. To nie było, pani mówi. Było, pani mówi, no. To było. Czemu ich zabijesz, monter? Bo mogę. Taki kaprys. Zapraszam się, pani. No. Drogie dzieci, zabieramy rzeczy. Pani sobie tylko zabierze. Pani sobie chciała pompę zabrać drugą, żeby były identyczne. Jak ktoś zabrał, to dobrze. I lepiej, żebyście ją zabrali. Stajemy na śledeczku tutaj. Pięknie, ładnie, pani mówi. No to trzyma czepiaka od dłuższego czasu, to nie wróży dobrze. Drogie dzieci. Pobawimy się w troszeczkę w zabawę. Teraz wie trap tunel. Nie, bo nie ma pułapek. Drogie dzieci. A zrobimy tak. Tu, a nie tak, bo tak będzie widoczne. Drogie dzieci, pani ma zapytanie. Tutaj będzie odpowiedź na tak, a tutaj będzie odpowiedź na nie. Czy pani posiada w swojej kolekcji... Co pani posiada? Nie psuj mu zabawy. Znaczy, może być... Plajster w Intertechu? Nie. Jeżeli pani posiada więcej czepiaków jak dwa, to tutaj, a jak mam mniej lub tyle samo czepiaków, znaczy no,
czepiaków poniżej dwóch, to tutaj. Drogie dzieci, wybierajcie. Daj ci streama sprawdzają. Widać, nie? Ale nie było pani mówi. O ty! Buntowany! Przeżyj to! Mądry, zaraz się zabijesz! No, i tak nie żyjecie, no. Po co ta ucieczka, no? Będę zabierał zaufanego za takie zachowanie, to od razu mówię. Nie będziecie grać już kustomów. Wszyscy drogie dzieci, wszystko biegniemy do strefy. Zabij. Biegniemy do strefy. Zabierzcie mu zaufanie. Freeze, no to sorry Freeze, ale no niestety. Drogie dzieci. Zrób obstawianie, co będzie z tego zrzutu. No, dobra. Nie. Drogie dzieci, czy macie pompę złotą? Już zawieram. To jest złota, ta jest ta złota pompa? Macie oboje bronie? Pani pyta. Nie masz, o, jakiś ty biedny. Tutaj proszę, tu sobie możesz to drugie wziąć, nie wiem. Damy. Będzie sprawdzian, to teraz będzie więcej punktów, no? I teraz tak. Odleczcie się, dzieci. I drogie dzieci, biegnąc w stronę strefy, kto pierwszy kogo zabije, ten będzie zastępcą pani nauczycielki. Pani mówi, start. Ja bym się nie zabijał. Złapał posadę. Jedny bananek. Jedny bananek. Sprawdźcie ten miokę, bo... Jesteś zadowolony? Pani pyta? Możesz panią wykończyć. Strefa, panie. I tak... Młode pokolenie wygryza stary. Jak cześć. Mówiłeś, selekcja naturalna. Dokładnie. Monter. Tak? Będziesz musiał zmienić tego. Wiem, kodzik. Siema, Osti z jednym subem. ale XP, Runio, napisz mi, jaki masz nick na YouTubie. Okej. Okej, dzięki. O, to by pasowało w sumie do pani nauczycielki. To do kucharki by pasowało, dziękuję za... Co by pasowało? Dostałem z części, którego to jest, kucharskiego. Poskamiacz mas i masarni. Aha. Kilofyk. Dobra. O, zjadłabym pizzę. Zjadłabym pizzę. Okej. Okay. Czy bo ja dodaję cebulki wam, no nie? Na wygrane. W jakiś taki sposób, czy w inny sposób i tyle. Ale dostałem cebulki, czy nie? Sprawdź! O, jaka lotnia pterodaktyla, nie widziałem jej. Ja mam. Mandar już też. A to nie widziałem, a tutaj z tych jest coś takiego fajnego? Nie, ketchup taki coś tam to nie bardzo. Krojenie. Nie. Już wydałem sobie na skina jednego. Jaki oszczędny.